Jest to sprawa, uważam, podstawowej wagi. Czy ustrój nasz będzie określany jako policyjny, czy jako demokratyczny. Nie chcemy żyć w kraju, w którym jedność narodu jest wymuszana pałką policyjną. To jest pokój 1303, a pan nazywa się redaktor Winkel. Niech pan zamknie drzwi. Tu macie tego Tomczyka. To jest facet, który rozpoczął strajk w stoczni. My ich skłócimy i wyciągniemy na ulicę. Się ty, się nie bardzo rozumiem. Przecież kiedy się zacznie, powstanie legenda, prawda? I my tę legendę musimy rozwiać. Maciek Tomczyk. Alkoholik, szpital psychiatryczny. Czyny chuligańskie, naruszanie zasad współżycia społecznego, a to jego żona. Są dowody, że ma powiązania z Zachodem, wolną Europą, CIA, z czym tylko chce. Nie za dużo tego kochamy. Teraz widzę, że on jest taki sam jak ojciec. Są petardy. Na teren stoczni lepiej nie wchodźcie. Tam niestety kończy się już nasza opieka. Godzina masakry po wszystkim. Okra plama zostaje. O, stoczenia jest sama, kochany. Teraz stocznia do Polski. Janek Wiśniewski padł. Nie płacz. Pani się kwalifikuje do domu wariatów. Nie mącić, nie utrudniać, siedzieć cicho. Nic nie można zmienić, rozumiesz? Nic. My władzą dzielić się nie będziemy. Wiesz, co się stanie tego dnia, kiedy rzucisz ulotkę? Czy ty wiesz, że to jest równia pochyła, no? I co jest na końcu tej drogi? Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących. Pan się pytał, co ja o tym sądzę. To przecież musi być wygrana. A jak nie teraz, no to następnym razem.